Cześć, jestem Kaki, witam w Gry Fabularne TV. Dzisiaj jestem na innych sferach, właściwie przed chwilą byłem, właśnie jadę do domu, natomiast po drodze pomyślałem, że wpadnę do kwatery głównej. Kwatera główna mieści się w takim bardzo atrakcyjnym architektonicznie budynku. Tu możemy obejrzeć ich tablicę. Jeśli podobnie jak ja zastanawialiście się, co to jest laser tag, ponieważ ja niespecjalnie wiedziałem, a się dowiedziałem i chcecie się dowiedzieć, na czym to polega, to zapraszam za mną. Tak właśnie wygląda kwatera główna. Zaprosił mnie tutaj właściciel kwatery głównej. Kwatera główna jest centrum laser tag. Laser tag jest to względnie nowa rozgrywka w Polsce. Polega na tym, że zamiast kulek z farmą, jak w paintballu, rozgrywka, która ma na celu strzelanie do siebie nawzajem, używa się karabinów, które mają wiązkę potrzebną. Wysyłają wiązkę potrzebną. Wiązka jest odbierana na kamizelkach przez czujniki, notują właśnie trafienia. Tego się wygląda karabin. Masywna spruwa. Znaczy, dlatego tak została skonstruowana, żeby było co trzymać w ręce, żeby była dodatkowym elementem, który sprawia frajdę, który podnosi klimat tego rozgrywki. Aha. Możesz potrzymać? Jasne. Ciężkie pewnie. Tak, obsługa karabinu. Karabin ma możliwość zmiany trybu strzału. Jest to pojedynczy strzał. Na wyświetlaczu jest napisane, co to za broń. Aha, rodzaj broni. Numer broni. Ilość magazynków, która jest dostępna. Ilość amunicji w danym magazynku. To jest ilość życia. Okay. Na dole jest natomiast poziom życia. Każdy gracz, jak się do ciebie strzeli, w zależności od tego, jaką bronią strzeli, może ci zdjąć całe życie bądź jego fragment. Mm-hmm. Gra toczy się w ciemnym otoczeniu. Jest tam migoczące też światła, generalnie bardzo ciemno, ściany są pomalowane na czarno. Tak jak każda zabawa symulująca wojnę, walkę, jest celem zabawy jest po prostu zdobycie jak najwięcej punktów. W terminologii też gracz w różnego rodzaju strzelanki to jest frag, spragowanie. Głową całego systemu jest mapa kontroler znajdujący się tutaj na przód. Aha, nie wiem, czy go widać w tym świetle. Kontroler jest programowany, właśnie ma odbiornik bezprzewodowy. I odbiera program, który jest ustawiony wcześniej na komputerze. Na programie decydowane są wszystkie ustawienia, czy właśnie jest ilość ograniczona życia, czy jest ograniczona ilość amunicji, na które broni są ograniczone amunicji, które broni w ogóle są dostępne, w której drużynach się dana osoba jest, czy w ogóle są jakiekolwiek drużyny, ile jest tych drużyn. Też, czy jest w ogóle włączona opcja friendly fire, czy po zabiciu dana osoba musi czekać 7 sekund, czy musi się cofnąć w jakieś określone miejsce. Jest bardzo dużo różnego rodzaju opcji, które pozwalają sterować całą rozgrywką. A tutaj mamy statystyki trafień, statystyki zużycia amunicji poszczególnych osób. Tak, ilość zginięć, ilość trafień, bilans, celność określona w procentach. Nie klika się przed monitorem, tylko faktycznie się biega i faktycznie się do kogoś celuje i strzela.